Szapi, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Wracam do Was dzisiaj z tutorialem perukowym, z elementem, który jest dość niepozorny, ale bardzo istotny dla Waszej postaci. Czy słyszeliście może kiedyś o ahogę? Broń Boże, nie, ahegao, w ogóle Matko Boska, nie te rzeczy. Ahogę! Ahogę, czyli coś, co myślę, że każdy fan anime lub mangi musiał na pewno widzieć w swoim życiu, ale niekoniecznie może wiedział, jak się nazywa. Ahoge to, tłumacząc z japońskiego, dosłownie głupiutkie włosy. I możecie je spotkać jako taki strączek włosów, które wystaje z czupryny waszych ulubionych bohaterów lub bohaterek mangi i anime. I jest on naprawdę bardzo rozpoznawalny, stąd uznałam, że to jest dobry pomysł, by zrobić wam właśnie filmik, pokazać, jak takie antenki można wykonać na perukach. Takie kosmyki raczej zaginają grawitację, więc jakby no ciężko nam jest je zrobić bez jakiegoś wsparcia, jakiegoś szkieletu wcześniej, żeby taki kosmyk stał. Zauważyłam, że niektóre firmy z perukami, które tworzą właśnie peruki na postacie Zahoge, robią taki myk z taką gumeczką, recepturką, która jest na takich włosach, właśnie na takim kosmyku włosów. No i tak powiem wam szczerze, ta gumeczka no, robi tyle samo co Sakura w Naruto, więc ona jakby do końca nie sprawia, że ten, nie wiem, ta antenka nagle stoi, jest super sprężna, prężna i fajna, więc musimy wymyślić coś innego. Zapraszam Was więc do oglądnięcia mojego filmiku, w którym dzisiaj pokażę, jak wykorzystuję zwykły drut do stworzenia ahogę w mojej peruce do Nero z Fate Grand Order. Zapraszam! Zacznijmy od tego, czego będziecie potrzebować. Najważniejsze to peruka. Ja kupiłam taką zwykłą perukę pod Saber, pod Nero na AliExpress, no i już mniej więcej była stylizowana, ale no była dość oklepnięta i musieliśmy się nią zająć. Kolejno potrzebujemy drutu. Zaopatrzcie się w taki, który jest w miarę miękki, a jednocześnie trzyma swój kształt. Przydadzą nam się również jakieś klipsy. Te są akurat typowo fryzjerskie i kupiłam je na AliExpress. Wydaje mi się, że każdy, kto planuje pracować z perukami na dłuższą metę, potrzebuje jakiegoś dobrego grzebienia. No i tutaj mam właśnie taki typowo grzebień do peruk, jak i również grzebień do tapirowania. My friend z AliExpress stwierdziły, że ten grzebień jest z włosia dzika, więc nie potwierdzam, nie obalam, ale no troszkę się leni jak dziczek, więc no jest w tym może jakaś prawda. Przy każdej peruce używam mojego niezawodnego grzebyka z żeletką, więc polecam go serdecznie. Szukajcie go pod nazwą może nóż chiński. I oczywiście mój niezawodny żółty lakier z GOT2B. Słuchajcie, on jest absolutnie najlepszy do peruk. A teraz czas na moją tajną broń perukową, czyli pateks do butów. Słuchajcie, transparentny klej, który jest absolutnie świetny do stylizowania peruk. O większości produktów, które właśnie będę używać, mówiłam na filmiku dotyczących rzeczy do peruk, więc jeżeli macie ochotę go oglądnąć, to zapraszam, karta będzie gdzieś na górze. Zacznijmy od przygotowania peruki pod stylizację. Rozczeszmy ją porządnie, przygotujmy pasma włosów w tym kierunku, w którym chcemy, żeby się układały. To dość istotne, żeby zrobić to dobrze na tym etapie pracy, ponieważ później możemy mieć problem, kiedy peruka będzie już ułożona i posklejana. Tą perukę musiałam podzielić na dwa etapy pracy, na zajęcie się antenką, jak i również tą górzystą grzywką. Jak możecie zauważyć, ten kosmyk z przodu niezbyt dobrze się trzyma, więc musimy troszkę go wzmocnić. I tu w ruch pójdzie nasz drut, który będzie szkieletem tego ahogę. Wymierzmy, ile drutu potrzebujemy, przykładając go do peruki i patrząc, jak długą chcemy mieć antenkę. Pamiętajcie tylko, żeby dodać parę centymetrów więcej na podstawę. Następnie czas uformować drut. Ułóżmy go w taką literkę mniej więcej C, w takim kształcie, jaki byśmy chcieli, żeby to ahogę po prostu się układało. Z uwagi na to, że mój drut jest płaski, stwierdziłam, że chcę dociąć końcówkę na taki lekki szpic, żeby była bardziej naturalna, niż tak chamsko ścięta na prosto. Kosmyki w takich perukach zazwyczaj są związane gumkami recepturkami u nasady. Taka gumka jest nam absolutnie zbędna, więc po prostu ściągamy ją z peruki. Następnym krokiem będzie znalezienie czubka tego kosmyka i zrobienie w nim dziurki. Ja do tego celu użyłam moich nożyczek do paznokci, które później będę stosować na przykład do obcinania jakichś zbędnych włosków. Dziurka w peruce jest niezbędna, żebyśmy potem mogli wprowadzić przez nią drut, więc nie bójcie się ją troszkę zniszczyć. Jeżeli fabrycznie zrobiony kosmyk był dość cienki i chcemy, żeby nasza ahoga była troszkę grubsza, możemy dobrać dodatkowe pasma włosów. Dobrałam troszkę dodatkowych włosów z prawej i lewej strony mojej wzniosłej grzywki, tylko po to, żeby właśnie dołożyć ją potem do naszego kosmyka. Wcześniej wycięty drut możemy teraz przeprowadzić przez dziurkę. Podstawę drutu zostawiamy w środku peruki. Dla pewności, że drut nie będzie się poruszał podczas noszenia, ani również nie będzie nas po prostu drapał w głowę, gdy będziemy mieć perukę na swojej czuprynie, musimy go troszkę zakleić klejem. Ja do tego celu użyłam kleju na ciepło, ponieważ po zastygnięciu jest on taki dość trwały, dość gęsty, przez co możemy spokojnie właśnie stworzyć z niego takie zabezpieczenie przeciwko ostrym krawędziom drutu. Następnie wywijamy perukę na prawidłową stronę, ustawiamy ją znowu na manekinie czy główce perukowej i czas na formowanie drutu. Upewnijcie się, że uformujecie go w taki kształt, jaki chcecie finalnie mieć na swojej peruce, ponieważ po tym etapie już nie będzie powrotu.
Przykładając włosy, które przeznaczyliśmy na naszą antenkę, możemy wymierzyć, jak dużo ich potrzebujemy. Pamiętajcie, żeby w tym procesie pomagać sobie klipsami, ponieważ one świetnie oddzielą nam pasma włosów od siebie, no i nic nie będzie w złym miejscu. Nadmiar włosia możemy ściąć naszą grzebykożyletką. Pamiętajcie jednak, żeby broń Boże tych włosów nie wyrzucać, odłóżcie je gdzieś na bok, ponieważ będziemy je jeszcze używać. Złapcie za klej, ja polecam ten właśnie transparentny z Spadexu i rozprowadźcie go po drucie. Klej ten świetnie działa z włosiem. Te włoski, które właśnie obcięliśmy z naszego kosmyka, to dodatkowe włosie, możemy teraz przykleić do drutu. To nasza pierwsza warstwa włosia na drucie, która ma za zadanie ukryć mniej więcej jego kształt i kolor. Oklejcie go dokładnie z obu stron, tak żeby metal nigdzie nie wystawał i prześwitywał. Jeżeli klej nie wystarcza, zawsze możecie pomóc sobie lakierem do włosów. Ogólnie nie bójcie się używać dużo kleju, on jest właśnie po to, żeby trzymać kształt tego szkieletu i te włosy, które są najbardziej w środku antenki, będą praktycznie niewidoczne. Ja sama najczęściej używam kleju właśnie na końcówkę antenki po to, żeby ją ładnie wysmuklić, właśnie zakończyć tą końcówkę na czubeczku, jak i również u nasady, tak żeby te włosy nigdzie nie odstawały i nie robiły takiej brzydkiej buły u nasady po prostu na naszej antenki. Kiedy klej na naszej bazowej antence już podeschnie, pamiętajcie, żeby dać się troszkę czasu właśnie, bo taki klej potrzebuje od 20-30 minut właśnie takiego lekkiego zaschnięcia, możemy działać dalej. Czas, żeby użyć włosy, które wcześniej odłożyliśmy na bok. Ich zadaniem będzie ostateczne ukrycie drutu i ułożenie się również w taki sposób, jakby ta peruka po prostu była jedną całością. Żeby zachować gładkość tych włosów, w tym momencie będę Wam polecać używanie więcej lakieru niż kleju tak naprawdę. Klej będzie po prostu bardziej widoczny i może stawić jakieś grudki. Będzie on natomiast dobrym spoiwem między antenką a włosami, więc możecie go wsadzić w taką po prostu włosową kanapkę. A na zewnątrz możemy użyć trochę lakieru, trochę suszarki, ewentualnie klej na końcówkę antenki. W momencie, kiedy już skleimy naszą antenkę i potraktujemy ją dużą ilością lakieru do włosów, nie polecam raczej wyciągać tych włosów, które troszkę odstają. Takie działanie może zepsuć całą konstrukcję, ponieważ kiedy wyciągniecie jeden włos, to jest duża szansa, że wyciągniecie jeszcze parę następnych i tak to może wyglądać trochę niestetycznie. W takim układzie będzie po prostu lepiej takie włosy obciąć nożyczkami. Ciachnijcie je w miarę ostrożnie i możecie również przy okazji dociąć końcówkę antenki. Ostatnie docinanie włosków, możemy użyć troszkę kleju na końcówkę czy sprayu na ogólną gładkość naszej antenki i mniej więcej będzie gotowe. Zajmę się teraz poduszkową grzywką. Dzięki Bogu ta peruka już miała troszkę taką podniesioną grzywkę na boki, co mi bardzo ułatwiło pracę, ale ciągle w moim mniemaniu była troszkę zbyt oklapnięta. Rozdzieliłam grzywkę na dwie warstwy, tą zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzną odłożyłam bezpiecznie na bok spinającą klipsem, po to, żeby użyć ją po prostu później. Natomiast wewnętrzna musi teraz przejść poważną metamorfozę, ponieważ muszę ją troszkę utapirować. Do tego celu użyję lakieru do włosów, suszarki i mojego dzikiego grzebienia. Bo jest dzika, więc jest dziki. Dobra, to może już sobie pójdę. Nie bójcie się ją zniszczyć, wszystko jest pod kontrolą. Pamiętajcie, że te włosy będą schowane pod zewnętrzną częścią. Gdy skończycie, ta peruka będzie wyglądać mniej więcej tak. Słuchajcie, no to jest naprawdę niezły look. Następnie możemy bardzo delikatnie, bardzo lekko przyczesać naszą część natapirowaną w taki sposób, żeby ciągle była taka puszysta i natapirowana, a jednocześnie troszeczkę była gładsza po bokach. Ogólnie rzecz mówiąc, po prostu troszeczkę ją ujarzmijmy, żeby nie była taką wielką chmurką, a jednak ciągle trzymała ten kształt. Jeżeli chcemy dodatkowo wzmocnić taki tapir, możemy użyć troszkę lakieru i suszarki.
Kolejno czas na włosy, które wcześniej odłożyliśmy na bok, czyli tą część zewnętrzną. Odłóżmy ją delikatnie na swoje miejsce, tak żeby właśnie ukryła cały ten tapir. Rozczeszmy ją, rozprowadźmy delikatnie po włosach, tak żeby właśnie wszystko fajnie było ukryte, no i było dość gładkie. Następnie zalakierujmy tą warstwę i potraktujmy suszarką. Włosy po bokach tej poduszki musimy potraktować tak samo. Jeżeli jakieś pasma nie chcą się trzymać naszej głównej części poduszeczki, możemy użyć naszego lakieru do włosów i jakby skłączyć je razem. Ogólnie lakier Got To Be jest praktycznie takim klejem do włosów w sprayu, jest naprawdę bardzo, bardzo mocny i idealnie się nadaje do takich stylizacji, takich bardziej ekstremalnych peruk. Ciepło suszarki tak naprawdę tylko go jeszcze bardziej aktywuje i wzmacnia i bardziej wysusza, więc no po prostu polecam takie kombo. Czas na drugą stronę, no i słuchajcie, to jest dokładnie to samo co na pierwszej. Rozdzielamy włosie. Potem tapirujemy. Jak macie ochotę się wyżyć, to możemy sobie na przykład wyobrazić, że jest to naprawdę bardzo wredna facetka od matmy. Jak ja nie znoszę matmy. Kolejno ogarniamy lekko kołtunik. I traktujemy go dużą warstwą lakieru, jak i również suszarką. Kiedy pan kołtun będzie naprawdę mocno oporny, to jest dobry znak, ponieważ będzie się po prostu trzymał. Bądź silny, panie kołtunie, niech moc będzie z tobą. Łapiemy się włosów zewnętrznych, zakrywamy nasz kołtun. Czeszemy, lakierujemy, traktujemy ciepłym powietrzem i mniej więcej będzie ok. Na koniec polecam dociąć lekko grzywkę i boczki, tak żeby nie była ona zbyt długa. Zazwyczaj peruki prosto ze sklepów mają naprawdę bardzo długie te grzywki i nie jest to zbyt estetyczne. Dotnijmy ją do naszej twarzy, tak żeby się fajnie kończyła może na brwiach. No i to chyba będzie już tyle. Nasza peruka i ahoge jest gotowe. Wcale nie było tak trudno, co nie? Osobiście uważam, że takie peruki zyskują naprawdę ogromną ilość charakteru poprzez takie właśnie ostające strączki, jakie właśnie kosmyki, antenki, no bo one są bardzo spójne z rewką, którą właśnie mamy do naszej postaci, jak i również są bardzo po prostu fajne i charakterystyczne. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i chętnie oglądniecie inne moje produkcje, ponieważ z tej strony możecie spotkać więcej moich filmików, tutoriali, poradników i wszystkiego, co chcecie. Tu możecie subskrybować mój kanał, a z tej strony możecie zostać moim patronem na patronite.pl, gdzie tworzę wszystkie te materiały wcześniej i moi patroni mogą je oglądać i cieszyć się nimi przed wszystkimi. Co mi również bardzo pomaga tworzyć ten kanał, więc słuchajcie, pomyślcie o tym, będzie mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za dzisiaj i widzimy się już niedługo, więc pa! Buźka!